Kick-assets. Cha-ching. Dzień dobry wieczór. Witam was serdecznie w czwartym odcinku serii, w której Monomit poszukuje bezecnie tanich domów w Japonii. Przypominam, że jesteśmy w Fukuchiyamie, drugim największym mieście prefektury Kyoto. Dla osób, które oglądają ten film jako pierwszy z serii, wyjaśniam, że to nie jest tak, że prowadzący kanał ma jakieś urojenia albo rozdwojenie jaźni, tylko ten film po prostu powstał w kooperacji z kanałem anglojęzycznym i Colin, będący prowadzącym kanału Kick-Assets, nie potrafi powiedzieć ani jednego, a nie przepraszam, potrafi powiedzieć ze trzy słowa po polsku, w konsekwencji czego umówiliśmy się, że ja po prostu podłożę pod niego głos na nagraniach dla widowni polskojęzycznej. Dla ułatwienia słuchaczy zdania Colina będą wypowiedziane trochę przesadzonym, optymistycznym i entuzjastycznym głosem, natomiast moje standardowym głosem komentatorskim. Ponadto na filmie pojawiają się co jakiś czas informacje, kto w danym momencie się wypowiada. Czwarty dom w naszej serii jest właściwie pozycją drugą z listy potencjalnych domów, którymi byłem zainteresowany w tym regionie. Miałem co do niego dość duże pozytywne oczekiwania. Spodziewałem się, że patrząc na podstawie samego planu dostępnego w ogłoszeniu, a także kilku zdjęć, iż po ogólnym sprzątaniu może być to bardzo interesująca nieruchomość w tym pozytywnym sensie. Sama nieruchomość znajdowała się zupełnie po przeciwnej stronie miasta Fukuchiyama. Pierwotnie myślałem zresztą, że jest to odrębna miejscowość, być może wieś, natomiast okazało się, że jest to północna dzielnica miasta Fukuchiyama, co jak w przyszłości będziecie mieli okazję się dowiedzieć, jest czasami trudne do określenia na podstawie samej mapy, dlatego że japońskie miasta i miejscowości czasami potrafią płatać figle. Z technicznego punktu widzenia większość miejsc, które my uznajemy za jednolite miasta, tak naprawdę jest konglomeratem mniejszych, wcześniejszych miejscowości, wiosek czy miasteczek i z tego względu bardzo często mamy takie być może mylące dla nas, niezrozumiałe tłumaczenie filmów, w których mówi się, że stacja w sąsiednim mieście albo pojechaliśmy do sąsiedniego miasta zrobić zakupy, a tak naprawdę bohaterowie przejeżdżają jedną lub dwie stacje pociągowe. I dotyczy to faktu takiego, że większość okolicznych miejscowości sąsiadujących ze sobą stało się ostatecznie administracyjnie jednym ciałem w postaci dużego miasta lub dużej aglomeracji typu aglomeracja tokijska, aglomeracja Fukuoki czy chociażby aglomeracja Osaki. I w następstwie tego w języku dalej zachowało się oznaczenie odnoszące się do oddzielnych miejscowości i tak też są postrzegane w większości stacje im poświęcone. No, tak przykładowo Shibuya, Shinjuku czy chociażby Akihabara to były oddzielne miasta, a nie dzielnice, tak jak my myślimy. Obecnie one stanowią główne dzielnice Tokio, natomiast w przeszłości były one same pewnego rodzaju konglomeratami, najpierw z małych miejscowości, małych wiosek, a później już w praktyce dużymi miasteczkami, które następnie zostały połączone w jeden obwód tokijski. W przyszłości opowiem wam też o tym, że Tokio nie istnieje i tylko i wyłącznie obcokrajowcy wiedzą i widzą takie miasto jak Tokio, natomiast sami Japończycy, czy raczej administracja japońska takowego nie widzi, ale to historia na zupełnie inną okazję. Mała, przytulna wioska z płynącym przez nią strumykiem. O, i woda w nim jest bardzo czysta. Bardzo mi się podoba. Czy ta woda nadaje się do picia? A, rozumiem, że nie jest pan pewien. Okej, ale taka czysta jest. No i zimna. Dzisiaj jest trochę upał, to aż chciałoby się do niej wskoczyć. Czwarty dom znajdował się więc w miejscowości Maki. Maki w Polsce kojarzone z charakterystycznym czerwonym kwiatem, w Japonii znak ten oznacza pastwisko lub proces opieki pasterza nad jego stadem, albo odnosi się do drzew, moku.
I w tym kontekście często jest utożsamiane z lasem i tartakiem, który zresztą w miejscowości Maki się znajduje. I z tego względu można powiedzieć, że w przeszłości to miejsce określane było terminem pastwiska pomiędzy lasem albo pastwiska pod lasem. Dlaczego mówię pomiędzy? Dlatego, że jak już macie okazję zobaczyć na filmie, las rozciąga się z obu stron w dolinie. Oto czwarty dom w całej okazałości. Colin pierwotnie nie miał co do niego zbyt wysokich oczekiwań, głównie dlatego, że pochodził on z innego serwisu ogłoszeniowego, na którym zarówno zdjęcia, jak i informacje były dość skąpe. No i nie można było ocenić tak naprawdę, czego się spodziewać przed wizytą lokalną. Ale, jak zobaczycie, wiele się zmieniło na miejscu. O, kotek! Cześć, kotku! Trzy pary kapci. Który kolor by tu wybrać? Wezmę brązowe, bo kobiety lubią brąz. Panie, witaj na swoich włościach! Zaskakujące, maty tatami są w świetnym stanie. Sufit solidny, czysty i bez uszkodzeń. Zieleniec i krzewy przed domem potrzebują drobnego przycinania, dlatego że gdzieś tutaj w tej trawie znajduje się jedno miejsce parkingowe na podjeździe. Pierwsze co wita nas w tym domu to stary genkan, czyli przedsionek, w którym zostawia się obuwie. Znacie go już z poprzednich domów i wiecie, że może wyglądać bardzo imponująco, reprezentacyjnie. Tutaj mamy do czynienia z bardzo starymi, naznaczonymi zębem czasu deskami, które nie tylko się wytarły, ale już nie wyglądają najlepiej. Co jest ważne, tego typu usterka jest prosta i łatwa w naprawie. Można takie deski wymienić na zupełnie nowe, świeże drewno, albo jeżeli sam materiał jest w dobrym stanie, można je zeszlifować i ponownie polakierować, w rezultacie czego uzyskamy tak samo interesujący i reprezentacyjny genkan, jak ten, który pamiętacie z trzeciego domu, czyli z dwóch wież. Ten, który nam zrobił na Was największe pozytywne wrażenie. Na swoich ekranach widzieliście pierwsze trzy pomieszczenia tego domu. Pierwszy pokój jest przedłużeniem genkanu, czyli przedsionka, i w przeszłości w tradycyjnym stylu shoin stanowił miejsce poczekalni dla osób, które nie wchodziły do wnętrza domu. Tradycyjnie było to miejsce dla posłańców, dla niespodziewanych gości, osób, które po prostu czekały na odpowiedź i ewentualne przygotowanie właścicieli i mieszkańców domu na ich wizytę. Kolejne dwa pokoje mają już klasyczne przeznaczenie na sypialnię czy też salon. Oho, ta deska w podłodze pod tatami jest złamana i wymaga wymiany. O, spójrzcie, jaka piękna nowoczesna lodówka, tam w rogu ta selenowa piękność. Prawdziwy powiew świeżości. Marcin na pewno się ucieszy. No ale poza lodówką, kuchnia jest właściwie w dobrym stanie. Oczywiście pomijając fakt, że wymaga ona konkretnego sprzątania. O kurczę, lodówka się nie otwiera. Mieliście kiedyś w domu lodówkę, która się nie otwierała? Czy w tej lodówce nie ma aby zwłok? No ale poza trupem w szafie, a właściwie w lodówce, mamy tu też aż nadwyżkę telewizorów. W moich oczach kuchnia wygląda bardzo obiecująco. Po pierwsze, duże przestrzenne pomieszczenie, w którym można było bez trudu umiejscowić jadalnię, nie kolidującą z właściwą kuchnią. Po drugie, była dobrze zaplanowana. Większość elementów znajdowało się na jednej ścianie, w jasnym miejscu, do którego był duży dostęp światła. Ponadto
pomijając jeden detal, który na pewno wychwycą panie oglądające to nagranie, była dobrze przemyślana. Jej dużym atutem jest jeden wielki blat do pracy, na którym można swobodnie gotować, który nie jest podzielony na mniejsze części, a na którym znajduje się również obszerny, duży zlew, z którego można korzystać w trakcie gotowania. Poza tym potężną zaletą tego domu jest łazienka. Jest ona tak zwanym unit bath, czyli łazienką unitową, gotowcem. Są to specyficzne, typowe dla Japonii, pełne pokoje, które w całości razem z wanną zakupuje się jako zestaw sanitarny. To znaczy również sufit oraz elementy ścian są wykonane z podobnego, jeśli nie tego samego w wielu wypadkach materiału, co sama wanna, która nie tylko ma zdolność podtrzymywania temperatury, czyli podgrzewania wody w trakcie, kiedy jest napełniona, ale ponadto ma rekuperację i pełną wentylację. Nie trzeba korzystać z klasycznego w Japonii wietrzenia oknem. Nieźle. Trzeba to tylko oczywiście posprzątać, ale w ogóle nie trzeba się zastanawiać i myśleć o wymianie. Co to za materiał? Wygląda na to, że była kiedyś bardzo droga. To chyba jeden z najwyższych modeli z poprzedniej generacji. Wystarczy spojrzeć i nawet okna są świeże i nowe. Dopasowane do pomieszczenia. To jest gotowy zestaw. O, ale przynajmniej dowiedzieliśmy się, co dzieje się z pastą do zębów, jeżeli jest zostawiona zbyt długo sama sobie w zmiennych japońskich temperaturach. Po prostu eksploduje. What's that noise? Bell? Jak długo ten dom jest wystawiony i stoi pusty? Mniej więcej 3 lata. Jak słyszeliście w rozmowie Colina z agentem, ten dom był już jakiś czas na rynku, a do tego odwiedzało go dużo Japończyków. Natomiast byłem pierwszym obcokrajowcem, który postanowił zobaczyć, jak wygląda ten dom w praktyce. W tej chwili, zgodnie z planem, kierujemy się do pokoju na piętrze. I jak widzicie, w bocznym korytarzu dyskretnie schowane jest pomieszczenie z toaletą. Dość dużą, z washletem, oddzielną umywalką, a także pisuarem. Co nie jest żadną szczególnie niespotykaną rzeczą na prowincji. W wielu miejscach możecie zobaczyć, że domy, zwłaszcza te średniego wieku, nie chcę powiedzieć starsze, bo tak naprawdę mówimy o rocznikach, które z naszego punktu widzenia nie są stare ani najstarsze na rynku. Natomiast znajdują się w nich często pisuary. Dlaczego? Dlatego, żeby oszczędzać na starych instalacjach typu przede wszystkim zbiorniki szambowe, a w drugiej kolejności zużycie wody. I w jaki sposób ma pomagać w tym wypadku pisuar? Po prostu zużywa mniej wody, przez co i sam zbiornik szambowy będzie trzeba opróżniać rzadziej. Szczęśliwie jednak dla nas ten dom jest już podpięty pod standardową miejską kanalizację. Na piętrze powitał nas spory, przestronny pokój o kształcie kwadratowym z przepierzeniem, które będzie trzeba odświeżyć, ale mamy tutaj dużą powierzchnię do pochowania garderoby oraz futonów, a także okna wychodzące na obie strony i klasyczny japoński balkon.
Tak, jest on nieduży z naszej perspektywy, natomiast na japońskie standardy to jest już spory balkon. W japońskim budownictwie balkony robią głównie za miejsce do wywieszania prania i suszenia go na świeżym powietrzu. Bardzo miłym i zupełnie niespodziewanym zaskoczeniem było odkrycie, że rzut beretem od domu znajduje się legendarne skądinąd kombini, w tym wypadku Family Mart, do którego w każdej chwili można podejść. Family Marty oraz wszystkie pozostałe kombini są otwarte 24 godziny na dobę, a możecie je sobie skojarzyć z odpowiednikiem polskiego Płaza. Różnica jest taka, że w kombini znajdziecie wszystko. Od standardowego posiłku na śniadanie i kolację, poprzez gotowe obiady, codziennie świeże, a do tego praktycznie wszystkie potrzebne podstawowe rzeczy z zakresu chemii oraz chociażby domowej apteczki, czy nawet drobnych braków w garderobie, takich jak skarpetki czy brakująca bielizna. Podsumowując, kombini w tak bliskiej odległości obok domu jest niesamowitym atutem, szczególnie jeżeli bierze się pod uwagę, że dom ten częściowo ma służyć jako dom gościnny i ma przyjmować turystów, którzy od czasu do czasu mogą potrzebować właśnie tego, czym kombini na co dzień chce ich ugościć. Zdążyliście pewnie już zwrócić uwagę na to, że część pomieszczeń się powtarza, dlatego że obserwujecie materiał zmontowany z dwóch kamer, z dwóch perspektyw, mojej i Colina. Dla odróżnienia, ujęcia z kamery Colina wjeżdżają przejściami od lewej strony, natomiast z mojej kamery od prawej. Jak na przykładzie przed chwilą. Czyste, dobrze utrzymane ściany. Ale ten narożnik i przedpokój to trzeba ogarnąć. Jako że na obu naszych nagraniach w górnym pokoju głównie kiwaliśmy do siebie głową i porozumiewawczo mruczeliśmy wymieniając się swoimi spostrzeżeniami i odczuciami w stosunku do wcześniej obejrzanej części domu, wykorzystam ten fragment wideo na to, by opowiedzieć wam coś więcej na temat pomieszczeń, w których już byliśmy. Największą zaletą odwiedzonych pokoi są świeże, świetnie utrzymane maty tatami, prawdopodobnie stosunkowo niedawno wymienione. Do tego większość podłóg jest stabilna i nie wymaga wzmacniania. Znaleźliśmy może dwa punkty, w których wypadałoby zrobić poprawki. Elementy strukturalne domu również były w dobrym stanie. Poczucie przestrzeni i stan jakości domu mocno zaburzają wszechobecne kartony, ale za to z każdego z okien rozciąga się piękna okolica. Nawet pobliskie domy sąsiadów nie burzą tego krajobrazu. W sąsiedztwie mieszkają klasycznie dla japońskiej prowincji staruszkowie, ale również i młode małżeństwa z Fukuchiyamy. Jak się zresztą później dowiedzieliśmy, wliczając w to grono również pana agenta, pokazującego nam ten dom. Unitowa łazienka, zdecydowanie najlepsza ze wszystkich, jakie mieliśmy okazję odwiedzić w trakcie naszego pobytu w Fukuchiyamie. Same meble kuchenne należą do tych lepiej wyglądających i nowszych na japońskie standardy. I tak zdaję sobie sprawę, że nie jest to nowość katalogowa i że do naszych obecnie dostępnych w Polsce czy generalnie w Europie modeli ozdobnych mebli kuchennych, no to te japońskie, powiedzmy delikatnie, nie przystają, czy też to, co tu widzicie, przypomina troszeczkę modę i modele mebli sprzed 10, może więcej lat, zależy jak kto na to patrzy, panie na pewno są lepiej zorientowane, natomiast w moim własnym odczuciu na tle innych kuchni, które oglądałem, ta była obiecująca już na zdjęciach z ogłoszenia. W domu zainstalowanych było również kilka nowszych modeli klimatyzatorów, a w mijanym salonie znajduje się tokonoma, w której zawieszono klasycznie ozdobny scroll. Natomiast obok znajduje się Chigaidana, w której umiejscowiono Butsudan. W ujęciu widzicie najpierw przesuwne drzwi typu Fusuma, a następnie półprzezroczyste, papierowo wypełnione drzwi typu Shoji. Różnica jest taka, że Shoji przepuszczają światło, a na Fusumach zwykle maluje się obrazy.
Udamy się teraz korytarzem werandy, który nazywamy Rołka, w stronę trzech ostatnich pomieszczeń w tym drugim skrzydle domu. Przed nami największe zaskoczenie i niespodzianka. I nie, nie mam na myśli tej niespodziewanej dziury w podwieszanym suficie, która na marginesie, nie licząc starego genkanu, jest tak naprawdę jedyną poważną wadą strukturalną, którą znaleźliśmy w domu. W trzech ekranach drugi największy kwadratowy pokój w tym mieszkaniu, dokładnie tej samej wielkości, co pokój znajdujący się na piętrze, i ze względu na okna wychodzące na podjazd i drzwi frontowe domu, od razu pomyślałem, że to idealne miejsce na własny gabinet. Wspomnianą niespodzianką jest druga toaleta, której nie było na pierwotnym planie domu, nie była ona też nigdzie wskazana, a chyba nie muszę wam mówić, jak bardzo nie do przecenienia jest posiadanie drugiej toalety w tak rozległym domu. Sporo tutaj rzeczy, trzeba by było to wszystko przejrzeć i uporządkować. Zdecydowanie świeższe budownictwo niż poprzednie domy. O, zdjęcie domu w momencie, gdy było oddane do użytku. Po uporządkowaniu ten pokój jest duży, wygodny, byłby świetną pracownią, gabinetem. Myślę, że polecę to Marcinowi. Jak zdążyliście usłyszeć, my z Colinem porozumiewamy się już w dużym stopniu bez słów. Mamy podobne spostrzeżenia i oczekiwania co do odwiedzanych mieszkań. Gdybym miał decydować się na zakup akurat tego domu, to podejrzewam, że właśnie w tym miejscu ulokowałbym swoją sypialnię i gabinet. I tak na chwilę obecną nie widzę potrzeby rozdzielania tych dwóch pomieszczeń. Na swoich ekranach widzicie właśnie dwa ostatnie pokoje tego domu oraz waszego prowadzącego w całej jego objętości. To, w co stuka w tej chwili Colin, to tak zwana ranma, a w tym wypadku niestety jej substytut. Zazwyczaj ranma jest ręcznie rzeźbioną ozdobą umiejscowianą właśnie przy elementach przejściowych pomiędzy pomieszczeniami. W tym wypadku zaś jej funkcję pełni szczególnie dobrane ozdobne drewno o wyjątkowej fakturze. Marcin, spójrz, łóżeczka dziecięce. Dwa. Bliźnięta? Albo rodzeństwo? Czasem robi mi się bardzo smutno, kiedy myślę o tym życiu, które się nagle zatrzymało i mieszkańcy, którzy tu byli, zniknęli. Tak jakby nagle wszyscy wstali i wyszli. Stara wieża stereo. To, co mnie pociesza, to to, że wiemy, że właścicielom tego domu nic się nie stało. Ale mimo wszystko chwyta mnie przejmująca nostalgia, jak przyglądam się śladom życia zostawionego za sobą. Może to właśnie ze względu na te dzieciaki ten dom został rozbudowany. No wiesz, rodzina mieszkała po jednej stronie, po drugiej stronie tutaj poszerzono o pokój dziecięcy, przez jakiś czas młode małżeństwo mieszkało z rodzicami. Oglądane przez nas dwa pokoje dziecięce są znowu bardzo jasne. Jest to cecha charakterystyczna całego tego domu, za wyjątkiem pojedynczych fragmentów korytarzy, które jednak są nieoświetlone ze względu na po prostu odłączony prąd. W przyszłości to nie będzie stanowiło żadnego kłopotu. Jak pewnie zwróciliście uwagę, dom ma wiele par drzwi. Pewnie część z was zachodzi w głowę, czy trzeba je wszystkie zamykać i czemu one mają służyć. W Japonii przestępczość i wizyty w domach włamywaczy są taką rzadkością, że większość osób, zwłaszcza na prowincji, szczególnie się tym nie przejmuje. Natomiast rzeczywiście można pozakładać zamki. To, co teraz widzicie, a na czym Colin wypatrzył stare hi-fi, to tak zwany tsukeshoin, czyli nic innego jak znane nam z polskich segmentów modułowych biurko w zabudowie. Tsukeshoin, w zależności od tego, z jakiej epoki pochodzi dom, może przybierać różne formy. Czasem jest na tyle niski, żeby można było na nim pracować już z poziomu podłogi, siedząc na zabutonie, czyli po prostu poduszce, która podnosi nas i pozwala nam wygodnie rozsiąść się i pisać przy zazwyczaj okiennym biurku. W tym wypadku wysokość jest wyśrodkowana.
taka, żeby można było pracować potencjalnie z dostawionym niższym krzesłem. Część z Was pewnie zwróciła już uwagę na to, że mamy do czynienia z dwiema parami drzwi balkonowych, co sprawia, że zasadniczo z większości tego domu jest bezproblemowy dostęp do ogrodu. Jeśli musiałbym wskazać jakiś konkretny powód rozczarowania tym domem, to wskazałbym brak tradycyjnej ranmy. Co prawda, ładne drewno, które zostało wcześniej obejcowane, doszlifowane i jest ozdobne, robi wrażenie, ale nie jest to dokładnie to, z czym spotkałem się w wielu innych tradycyjnych domach i do czego mam wybitną słabość. Ranmy przybierają różne formy. Czasem są to formy geometryczne, nieraz wyglądają jak przeplecionki z wikliny, a nieraz, i to właśnie w tych się zakochałem, są to monumentalne płaskorzeźby obrazujące jakieś konkretne sceny mitologiczne, czasami sceny polowań, a w innych wypadkach na przykład lokalne zamki lub tradycje. Skoro pozwalam sobie narzekać na brak tradycyjnych dzieł artystycznych będących elementami ozdoby wewnętrznej domu, to możecie się domyślić, że nie znajduję zbyt wielu innych istotnych wad w tym budynku. To, w jaki sposób można najlepiej opisać dom Maki, to kopalnia. Z jednej strony kopalnia niewyczerpanych możliwości i różnych koncepcji tego, jak można wykorzystać poszczególne pomieszczenia, jak je zaaranżować, jak to wnętrze mogłoby służyć, czy to za dom gościnny, czy to za dom dla jednej większej rodziny, gdzie część dla dzieci, a gdzie dla małżeństwa, jak planować przyszłość w takim domu, a z drugiej strony kopalnia cudzych wspomnień, cudzych rzeczy, przez które trzeba się przekopać, żeby wydobyć ten wcześniej wspomniany potencjał. A na deser zostawiliśmy sobie to, co najciekawsze, czyli wizyta w potencjalnym ogrodzie. O, Marcin, zerknij na to, mamy tu kolejną antyczną suszarkę. Tym razem producentem jest firma Dry Day. Dlaczego? Dlatego, że pewnie cały dzień trzeba czekać, aż coś wyschnie w tej suszarce. Na oko patrząc, szacujesz, że zmieścisz tam jakieś dwie swoje skarpetki. Pralka, piecyk, zupełnie normalne rzeczy w Japonii do wystawienia na zewnątrz. O, mamy tu mnóstwo miejsca z tyłu. Kolejna miła niespodzianka. Tu są tylnie drzwi do domu. Ty, Marcin, patrz, możesz nawet się kąpać na zewnątrz. Masz już własne jacuzzi. No wiesz, Marcin, jeśli nie ty, to ktoś na pewno wykorzysta to jacuzzi. Może myszy, może szczury. A może pomyśl o tym jako o miejscu do kąpania swoich psów. W ostateczności możesz zrobić sobie oczko wodne i wsadzić tam jakieś karpie. Jak daleko sięga ta działka? Co? To wszystko? To tutaj ten cały prostokąt? Tam do pagórka. Aha. A tu mamy przykład starej architektury przedpotopowej prowadzącej do Narni. W tym fragmencie nagrania zaczęliśmy rozważać najbardziej strategiczne kwestie, czyli to, czy dom znajduje się w obszarze potencjalnego osuwiska. Czyli czy w przypadku jakichś silnych opadów, deszczu albo jakiegokolwiek innego powodu, chociażby roztopu w śniegu, czy nie nastąpi osuwisko zbocza. Natomiast po dłuższych konsultacjach i po sprawdzeniu mapy potencjalnych zagrożeń okazało się, że nie, tutaj nic nam nie grozi, ze względu na to, że góra jest nie tylko stabilna, ale i bardzo gęsto obsadzona i zarośnięta, nigdy nie występowały przy niej jakiekolwiek problemy tego typu, co w niektórych regionach Japonii się zdarza. Poza tym tutaj jest trzykrotna
warstwa podziału, dlatego że za tym pagórkiem są jeszcze jeden pagórek i dopiero właściwa góra. Z naszej jednak rozmowy wypłynęły pewne przydatne informacje. Dowiedzieliśmy się między innymi tego, że osuwisko ziemne, czy też lawina błotna w Japonii nazywa się dosia. Do tej pory, gdy spotkam opakowanie charakterystycznego proszku do prania ze świnką, będę przeżywał traumę. A tak na marginesie, widział ktoś kiedyś ostatnio dosię? A teraz okiem drugiej kamery. To, co widzicie przed sobą, to wiata, zadaszenie warsztatowe, pod którym znajduje się z jednej strony pralnia, z drugiej strony grzejnik, a poza tym, uwaga, uwaga, strefa podpięcia i doprowadzenia mediów, a także, i co mnie najbardziej rozbroiło, zadaszone miejsce parkingowe. Bo tak, jeżeli się zdecyduję i zakupię ten dom, a następnie oprzątnę tę konkretną wiatę, to tutaj jest to właściwe przypisane miejsce parkingowe do domu, miejsce numer 2. Miany przez nas śmietnik pustych kartonów i innych rozrzuconych gratów jest najlepszym dowodem na to, że stereotyp o pedantycznie czystych Japończykach jest nieprawdą, przynajmniej na prowincji. A tak poza tym jest to część dużego schowka, który tradycyjnie nazywa się kura, tak jak nasze gdaczki. Kawałek ziemi przynależny do tego domu sprawia naprawdę duże wrażenie. Do samego domu przynależą nie tylko stara, tradycyjna kura, ale również dwa mniejsze magazyny. Jeden to ten pod zadaszeniem z bajzelkiem do uprzątnięcia, a drugi otwieram w tej chwili. No i tutaj również nie czeka mnie nic innego jak kolejne sprzątanie. Zdaję sobie sprawę z tego, że niektórzy w Polsce przed domem mają większe podwórko, ale na japońskie standardy ziemi, która przynależy do budynków i na cenę wywoławczą tego domu, która przypominam wynosi 2,5 miliona, kawałek gruntu, który jest tutaj proponowany jako prywatny ogródek, jest naprawdę imponująca. To prawie 500 metrów kwadratowych. Przyznam się uczciwie, że kiedy zobaczyłem ten zalążek ogrodu, to natychmiast pomyślałem, że gdyby go ogrodzić, to moje psy miałyby idealne miejsce do wybiegów. I to by było na tyle ze zwiedzania ostatniego, czwartego domu. Ale to nie koniec serii. Przed nami jeszcze podsumowania, złożenie ofert i później dowiecie się, jakie były wyniki. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.